Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na informacje. Budowa największej jak do tej pory zielonej inwestycji w Krakowie dobiegła końca. Park Reduta, bo o nim mowa, to prawie 8 hektarów pięknej zieleni, przestrzeni do zabawy i spacerów. To pierwszy park w Polsce, który w całości wymyślili mieszkańcy. To park, który myślę, że będzie wyjątkowy na mapie Krakowa dla dzieciaków. Znajdują się w nim 4 place zabaw o różnej skali trudności, od najstarszych, dla najstarszych dzieciaków, również dla najmłodszych, podzielone w sposób bezpieczny, tak żeby mogli korzystać z tego odpowiednie dzieciaki. Oprócz tego sercem parku będzie pawilon wielofunkcyjny, który będzie pełnił funkcję kawiarni, ale również pełnił funkcje społeczne, gdzie będzie można czy to przyjść, obejrzeć film w wakacje na trawie, czy będzie można po prostu coś zjeść, napić się, skorzystać z toalety. Innymi elementami, które pojawiają nam się, których do tej pory nie mieliśmy w parkach, to tereny, które są takie stricte dedykowane dla mieszkańców. To ogród społeczny, to sad, to miejsce z wieloma gatunkami roślin, które będziemy mogli jeść, dlatego że sami o nie dbamy. W Parku Decjusza na Woli Justowskiej najmłodsi mogą już korzystać z nowego Smoczego Skweru. Nowy plac zapewnia najmłodszym nie tylko bezpieczną zabawę, ale także poprawia ich kondycję ruchową i rozwija wyobraźnię. Jest fajniejszy niż ten plac zabaw, co tutaj był, bo jest więcej rzeczy. No myślę, że był tutaj potrzebny i jest bardzo potrzebny, świetnie zorganizowany, także fajnie można spędzić czas. Smocze Skwery są, mamy ich 18, 18 największy jest za nami. Smok Decjusz, którego dzisiaj uwolniliśmy. Myślę, że najbardziej cieszy to, że po uwolnieniu kilka godzin jest po prostu obsypany cały dzieciakami. Rozpoczęła się budowa głównej siedziby Muzeum Fotografii. Powstaje ona w miejscu dawnej zbrojowni przy ulicy Rakowickiej 22. W budynku powstanie nowoczesna przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, biblioteka z czytelnią, kawiarnia oraz księgarnia. Pierwsi zwiedzający będą mogli zobaczyć nowe muzeum w pierwszej połowie 2021 roku. Tu będziemy mieli największe w historii naszego muzeum przestrzenie ekspozycyjne. To będzie ponad 1000 m2 przeznaczone na wystawy, z czego co najmniej połowa będzie dedykowana stałej ekspozycji. Obiekt się znacząco zmieni, wizualnie, pozornie nie, natomiast pan konserwator Jan Czykowski pozwolił nam stworzyć nową konstrukcję dachu i podnieść go o prawie metr, co pozwoli doskonale wykorzystać przestrzenie poddaszy. Rynek i Szczepańska z piękną już salą miedzianą na przykład. To jest Muzeum Schindlera, to jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jest Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Inżynierii Miejskiej, które w tej chwili jest olbrzymia tam budowa, i to muzeum tutaj. Także w zasadzie będziemy mieć za 2 lata, można powiedzieć, kompleks wszystkich muzeów, które są muzeami miejskimi, naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Dom Pomocy Społecznej na Osiedlu Hutniczym zmienił się nie do poznania. Został właśnie oddany do użytkowania po trwającym 1,5 roku remoncie. Teraz mieszkańcy mają do dyspozycji odnowione, umeblowane pokoje z łóżkami rehabilitacyjnymi oraz własną kuchenkę, a także nową salę dziennego pobytu, jadalnię i kuchnię. Wymieniliśmy całą instalację wodno-kanalizacyjną. To pozwoliło nam zmodernizować, wyposażyć, urządzić na nowo łazienki dla wszystkich mieszkańców. Więc wszystkie łazienki teraz są dostosowane do osób niepełnosprawnych. To ma bardzo duże znaczenie dla nas. Zamontowaliśmy dźwig windowy. Urządziliśmy i zorganizowaliśmy po prostu wszystkie pokoje dla mieszkańców. Wszystkie. Każdy pokój wygląda inaczej, wygląda pięknie, ma nowe meble, nowe koce nawet. Więc mieszkańcy się z tego wszystkiego cieszą. Tych pieniędzy, które przeznaczyliśmy na modernizację, udało się jeszcze zorganizować zupełnie nowe sale, których tutaj nie było. To jest sala fizjoterapii, to jest sala terapii sensorycznej. Niebawem jeszcze powstanie taka sala terapii sztuk wszelakich. Jakby się porównało to, co było przedtem z tym, co jest w tej chwili, to jest naprawdę niebo i ziemia. To jest DPS dla osób niepełnosprawnych psychicznie. Naprawdę to jest europejski poziom wszystkiego, co tu się znajduje. W czwartek, 1 sierpnia, zmieniła się organizacja ruchu na ulicach Franciszkańskiej i Dominikańskiej. Przypominamy, od skrzyżowania przy Filharmonii na ulicy Franciszkańskiej obowiązuje strefa ograniczonego ruchu. Z kolei na ulicy Dominikańskiej obowiązuje zakaz ruchu samochodów w godzinach szczytu. Zmiany mają usprawnić kursowanie tramwajów w centrum. Zmiany mają na celu poprawić przepustowość ruchu komunikacji miejskiej. Wprowadzone są w godzinach od 7 do 18. W dni robocze, poza dniami roboczymi, czyli w soboty, niedziela oraz święta, przejazd jest dopuszczony. Tutaj komunikacja miejska, rowery i służby miejskie. Nie obowiązują tu żadne strefy dopuszczające to tylko, co jest na znaku. Jazda na rowerze w palącym słońcu przez 50 dni jest wyzwaniem dla zdrowego człowieka, a co dopiero dla niewidomego. Taką przygodę na rowerach rozpoczęli właśnie podopieczni Stowarzyszenia Nie widzę przeszkód. Przed nimi ponad 3600 km, górskie odcinki i wiele wyzwań w drodze do Santiago de Compostela. Będziemy jechali na tandemach i na rowerach solowych. Z Krakowa do Genui, to jest pierwszy etap naszej trasy. Później z Genui jedziemy do Barcelony i z Barcelony już do Santiago przez Hiszpanię. Ja myślę, że najbardziej się chyba obawiamy pogody, żeby nie było takich deszczów jak teraz cały lipiec. No i przede wszystkim ogromnych upałów, które na nas czyhają już za rogiem Europy Południowej. Różne rzeczy robimy ze stowarzyszenia ciekawe i takie szalone, no i to jest jedna z nich, ale nie przeraża mnie jazda na rowerze, szczególnie w tak zacnej ekipie. Myślę, że będzie wspaniale i będzie wesoło po prostu. Przy Komendzie Miejskiej Policji powstaje specjalny zespół rowerowy, który będzie patrolował przede wszystkim centrum miasta. Aby usprawnić pracę ekologicznego patrolu, miasto przekazało policjantom 50 000 złotych na nowe rowery i alkomaty do badania kierowców. Będą wykorzystywane generalnie do po prostu nadzoru nad rowerzystami, a także nad kierowcami samochodów, którzy popełniają też wykroczenia w stosunku do rowerzystów. Są miejsca, w które samochodem jest ciężko dojechać i dlatego myślę, że w tym obszarze właśnie sprawdzą się lepiej rowery. Ruch nam się na pewno przyda i będziemy mogli skupić się na zachowaniu rowerzystów, zachowaniu pieszych, do których często jak byliśmy w patrolach motoryzowanych nie mieliśmy dostępu. Mam nadzieję, że dzięki temu, że będziemy obecni, bardziej mobilni, wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście. Już w ten weekend będzie można zobaczyć gwiazdy światowego kolarstwa. W sobotę 3 sierpnia rozpoczyna się 76. Tour de Pologne. Kolarze, podobnie jak przed rokiem, wystartują z rynku głównego w trasę liczącą 136 km. Jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie tutaj już od 11 lat jesteśmy w Krakowie, że mieszkańcy Krakowa czekają na ten wyścig. Duże point to World Tour, czyli należymy do grona tych tam 13 czy 15 najważniejszych wyścigów świata. Od strony sportowej już wyżej nic nie możemy zrobić. Jesteśmy tam, gdzie Tour de France, tam, gdzie Giro d'Italia, te same regulaminy, te same ekipy. Oprócz dużego turu to robimy Kinder plus Mini Tour de Polo. Patrząc na klasyfikację generalną, to zawodnikiem, który będzie walczył, to będzie Rafał Majka. Zawodnicy, którzy będą mogli walczyć na etapach, to jest na przykład Maciek Bodnar, Michał Gołaś. W Krakowie trwają sportowe rozgrywki podczas 17. Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. W Tauron Arenie Kraków rywalizują siatkarze z Polski, Serbii, Brazylii i Finlandii. Turniej to ostatni sprawdzian dla naszych siatkarzy przed olimpijskimi kwalifikacjami. Polsce gram z Serbią! Super atmosferą! Kocham siatkówkę, kocham ją oglądać, grać i po prostu te emocje mnie tutaj skłoniły, też żebym tutaj przyjechała. Mega fajnie, dużo ludzi, każdy się bawi, dużo Polaków, jest fajnie, najlepiej. Jest fajnie i jeszcze dostałyśmy takie ładne różowe. Super jest! Ciągle kibicujemy i na razie nam bardzo dobrze idzie. I najbardziej z tego kibicowania mi się podobała ta fala, co szła po całej arenie. Polska biało-czerwoni! Więcej informacji o tym, jak i gdzie przyjemnie spędzić czas w Krakowie, znajdą Państwo na naszej stronie i stronie kraków.pl. Do zobaczenia.